Zazdroszczę wam i sobie samemu, że możemy to zobaczyć. Wszyscy w strachu. Ła! Lecimy! Ła, ruszamy! Kolejna walka Gali FAME 18, naładowany, gotowy. Daro Lew czeka na ten pojedynek. Natan Marconi. To może trwać sekundy, proszę nie mrugać. Spodenki czarne. To może trwać sekundę. Uwaga! Jedziemy! Są strzały, my czekamy na pierwsze uderzenie. I Pierzasty gdzieś od razu idzie do przodu. On chce znokautować Daro Lewa. Daro na wstecznym i już inkasuje ciosy. A jest skrócenie dystansu, będzie próba przeniesienia walki na matę, zaskakuje w tym momencie Daro Lew. On chce poprowadzić ten pojedynek zupełnie inaczej niż wymieniając ciosy w stołicy. Ale no tak, w narożniku Natana, a to może mu utrudnić całą sytuację. Docisnął do klatki, teraz Natana próbuje wyłapać nogi i na pewno będzie próbował obalać. Ale dobrze kontruje to wszystko Natan Marconi, gdzieś tam jeszcze obija głowę Daro Lewa w tym momencie. Tak, cały czas. To są krótkie ciosy, lekkie, ale cały czas Daro dostaje na głowę, a on tego nie lubi, przypomnijmy. Nie ma zapiętej klamry Daro Lew, już ten uchwyt utracony, ale teraz próba przewrócenia. I broni Natan, ale niestety nieudana ta próba obalenia i teraz... Oj, a tutaj każdy cios... Uwaga, trójkąt przy balaka, atakuje nogami, skręca... Idzie po balachę, Daro Lew, ale nie, i teraz musi bić, bo widzimy Daro roluje, nie chce się poddać, ale już schowany, walczy jeszcze, przekręca biodrami, nie stabilizuje tej pozycji, ale jest to ostatecznie za plecami Natan walki. Walcz, Darko, walcz! Natan musi mocno bić, narożnik wariuje, ty po prostu uderzaj, krzyczą. Nie poddaje się Daro Lew, to mu zarzucano wielokrotnie, on w tym pojedynku cały czas jest. Teraz z góry Natan Marconi próbuje gdzieś obijać te nogi Daro Lewa. No zobaczymy, czy wjedzie w parter, czy będzie czekał, aż sędzia podniesie tą walkę do stójki. Daro trenuje dużo dłużej niż w ogóle Natan myślał o sportach walki, ale słyszę, że to dopi. Daro do akcji! Stawaj, Darku! Uważam, że Natan powinien się rzucić teraz na niego i próbować uderzyć, bo naprawdę przy każdym ciosie Natan wariuje. Ale wiecie, to jest bardzo istotne, co robi teraz Natan Marconi. On wie, że ta akcja pierwsza kosztowała go sporo zdrowia, że jest ten gabaryt, który trzeba do oszczędnie. Zobaczcie, jak ciężko wstaje teraz Daro Lew. Ależ obity jest Daro Lew, zobaczmy. No i Natan teraz na pewno będzie presował, będzie chciał zakończyć ten pojedynek. Widzi, że już Daro Lew jest wycieńczony, a Daro Lew... Adam Okliński w narożniku krzyczy, trzymaj gardę, wysoko gardę. Syn oczywiście Mirka Oklińskiego. Poluje na kontrę Daro Lew. Na razie orbituje, ale widzicie, strzela raz po raz pojedynczymi uderzeniami. Ale teraz jest chwilką świetny unik, też to jest Daro Lew. Co tutaj się dzieje? Pięknie obala teraz Daro Lew. Ale mamy 43 sekundy, przypomnijmy, Natan przyjął bardzo dużo w pierwszym pojedynku i się nie poddał. I tutaj pewnie będzie tak samo, chociaż Daro mocno się stara. Posłuchajmy tego dopingu. Co tutaj się dzieje? Hala w Łodzi zwariowała. No myślałem, że to już jest początek końca Daro Lewa, kiedy tam Natan obijał go w parterze. No wyglądał, jakby nie miał sił, a tutaj jaki uwaga, jest do siat. Dobrze skontrolowana pozycja przez Darka. Jeszcze 15 sekund do zakończenia pierwszej rundy. Kradnie teraz energię, wyciąga całe zdrowie z Natana Marconia. Będzie wrakiem po tej rundzie Natan Marconi. Sygnalizowane 10 sekund do końca tej pierwszej rundy. No i panowie, chyba się nie zawiedliśmy. Emocji co nie miara. Dokładnie. Daro jeszcze zakończył! Gradem padł, kilka ciosów padło po gongu. Na szczęście sędzia bardzo szybko zareagował. Pytanie, kto wygrał tę rundę w oczach sędziów, bo i jeden był z góry i drugi był z góry. Natan zadał zdecydowanie więcej ciosu. To nie ma znaczenia, bo i tak ten pojedynek, mam wrażenie, nie dotrwa do ostatniego gongu ze względu na stan fizyczny obu bohaterów tej walki. Oni naprawdę zostawili sporo zdrowia w tej pierwszej rundzie. Jest mocno poobijany, tej emocje widzimy buzują. Ile zdrowia ma Natan na kolejną rundę? Chodzi teraz oczywiście o kondycję i zobaczmy te najlepsze akcje. Słuchajcie, zobaczmy najlepsze akcje, ale przypomnijmy, 49 lat, Daro Lew, słuchajcie, to jest naprawdę niezły wyczyn, co on tutaj wyprawia. I też miałem wrażenie, że to będzie koniec tego starcia, kiedy kilkukrotnie on uderzył go w parterze. Daro zasłania się dwoma rękoma, on nawet nie próbuje za bardzo z tego uciekać, ale udało się finalnie. I to jest istotny moment, mam wrażenie, dla kariery Dariusza. I tutaj teraz właśnie ten lewy z odwrotnej pozycji wszedł centralnie na twarz Natana i myślę, że po tym Natan miał duże problemy. I bardzo ładne obalenie. Dlatego to był istotny moment dla Darka, bo mam wrażenie, że pierwszy raz w swojej karierze przetrwał taki kryzys potężny. Zawsze gdzieś zostawał schowany za rękoma, natomiast poczuł to, że jeszcze jest w stanie powalczyć, że jest w tym pojedynku i ta energia może go nieść w kolejnych odsłonach. No tak, bardzo często, na przykład w walce z Filipkiem świetnie się Daro Lew prezentował, bardzo dobrze to wyglądało, ale Kiedy Filipek mocniej zaatakował, kiedy doszło do kilka ciosów, Daro Lew totalnie się odłączył. Tutaj przetrwał ten największy kryzys, no i zobaczymy, jak będzie wyglądało to w drugiej rundzie. Choć wydaje mi się, że mały błąd taktyczny popełnił Natan, że nie uderzał, że dał mu wstać, że sędzia podniósł pojedynek, on powinien za szybką sobie uderzać, ponieważ Daro bardzo go nie lubi i od razu Natan biegnie do przodu. Tu się ciągle coś dzieje. Czekamy, czekamy. Rusza Natan Marconi. Wysoko podniesione ręce. Chce zaskoczyć od pierwszych sekund swoimi akcjami. Pierzasta chęć na tarciu. To są pierzaste ataki Natana Marconi. No tak, Daro Lew cały czas na cofce. A ja Daro tak uciekam się. Uciekam przed gęsią. Jak może Lew uciekać przed gęsią? Wydoszedł do twarzy Natana. Ale się mocy tutaj mamy. Ale bardzo podoba mi się to, że Natan cały czas idzie do przodu, po nim to wszystko spływa, on dostaje, a ciągle idzie do przodu. To jest woda na młyn. Spokojniejszy fragment tej walki. Teraz załatwy lewy. Darek odciera pozycję, lewy prosto i teraz zejście po sprowadzenie, czy to się uda? Też bardzo zmęczony już jest Natan Marconi, naprawdę już ten pojedynek dał w kość obu panom. Natan jest bardzo silny fizycznie, widać to, że ma duże problemy Daro, żeby go przewrócić. Czy mu się uda? No i znowu to, co mieliśmy w pierwszej rundzie. Daro próbuje obalać, wyłapuje gdzieś te nogi, a Natan sukcesywnie obija tą głowę Daro Lewa. No żeby to się źle nie skończyło, jak wiemy, Daro Lew nie lubi przyjmować dużo ciosów na głowę. Natomiast kiedy komentowaliśmy walkę Natana z wiejskim koksem, mówiliśmy o tym, że przegrał pierwszą rundę, że był bliski nokautu, a on ciągle się jadł do przodu i z każdą rundą szło mu lepiej. Czy tu będzie tak samo? Tu próbuje zapiąć gilotynę. Czy ją ma? Nie, w tym momencie puścił akurat uchwyt. Więcej pracy! Panowie, to jest też istotny moment w karierze Darka Lwa, bo on ostatnio stoczył pojedynek na pełnym dystansie i dopiero drugi raz wychodzi do drugiej rundy. Zbiera to doświadczenie na dłuższym dystansie Daro Lew. Ale szałas! Czy Natan Marconi potrafi poddawać z parteru? Zobaczmy. Daro odpoczywa bardzo inteligentnie, ale Natan ani nie próbuje wstać, ani nie próbuje złapać go w dźwignię. Daro po prostu leży. No niewiele ponad jedną minutę mamy do zakończenia drugiej rundy. No, czy ktoś więcej się pracy! Więcej pracy musi być, ponieważ Daro autentycznie jakby zasnął na Natanie. Czy ktoś się spodziewał, że możemy na przykład mieć tutaj pojedynek trzyrundowy? Myślę, że bardzo mało osób. A tutaj za chwilkę możemy mieć... Sędzia powiedział, pracuj, bo podniosę, a Daro nie pracuje za bardzo i pewnie zaraz będziemy mieli podniesienie. Sędzia już się schyla i tak, wracamy do stójki. Uważam, że tym razem to był duży błąd ze strony Darka, tak jak w pierwszym rondzie popełnił błąd Natan. Czemu on nie bił? Czemu on po prostu nie bił? Bardzo ciężko wstaje już Natan Marconi. 40 sekund do zakończenia drugiej rundy. Teraz rusza z atakiem. Ale rusza z szansą! I obala Daro Lew, czy obroni Natan? Na razie broni. Po raz kolejny szeroko nogi. Adam Ogniński krzyczy do Natana. Tak, tutaj mocne komentarze. No gdyby takim młotkiem na głowę znokautował Natan Dara, to by było. 20 sekund. 20 sekund ma jeszcze Daro, aby sfinalizować tę próbę sprowadzenia. Zaznacza teraz swoją obecność krótkimi ciosami Natan Marconi. Teraz mamy w tej walce taką samą sytuację. Daro próbuje wyciągnąć się nogi, a Natan gdzieś tam próbuje szeroko stać, próbuje... uciekać przed tym obaleniem i obija. Mam wrażenie, że tylu ciosów, co w tym pojedynku, to nigdy Daro nie przyjął, absolutnie. Natan ciągle bije krótkimi, ale trafia, a Daro stoi tutaj obok nas i jest wycieńczony, nie idzie do swojego narożnika. No i znaczy mamy tutaj problem kondycyjny. Bardzo ciężko oddycha tutaj Daro Lew. U gęsi chyba jest podobnie. No tak, myślę, że obaj panowie bardzo zmęczeni. No wycieńczający ten pojedynek. Dużo akcji ze strony Natana, dużo akcji ze strony Daro Lew. Zobaczmy, tutaj banda Betklika prawie zabiła nam Darka, musiał uciekać, potknął się o nią i mieliśmy prawdziwą gonitwę. Tak, za kotem. No dosyć komicznie to wyglądało, natomiast jeżeli coś jest skuteczne, to na pewno nie jest głupie, tak? Fajnie tutaj Daro Lew się prezentuje w tej walce, nie poddał się, wychodzi z tego kryzysu, no i mam wrażenie, że zaczyna nam również przeważać w tym pojedynku. Ale pytanie jest podstawowe, kto ma więcej sił na trzecią rundę? Czy Natan, który szukał akcji ofensywnych, czy jednak Darek, który szukał tych sprowadzeń? To on pracował z góry, to on teraz zerka w kierunku narożnika, słuchając uwag trenera Tomka Jeruszki, który nastawia go jeszcze mentalnie przed tą trzecią odsłoną. Ile to da? Ile ta rozmowa? To ostatnie sekundy w tej przerwie. Natomiast poznaliśmy już tą taktykę Dara Lwa. Orbitować, nie dać się złapać i w razie czego obalać. I tutaj cały klucz jest w tym, jak zachowa się Natan, bo jeżeli Natan nie będzie wpadał w niego tak, żeby od razu łatwo Daro Lew schodził mu po obalenie, to może sobie go punktować, a w stójce mam wrażenie, że mimo tego, że przyjmuje mocne ciosy Natan, to jednak on ciągle idzie do przodu i wizualnie lepiej to wygląda z jego perspektywy. Jest gotowy. Daro Lew już rośnie rozciąga swoje nóżki, aby tutaj kroczkiem sprytnie unikać kolejnych ciosów rzucanych przez Natana Marconia. Zabetonowane te nogi Marconia, nastawione na siłę. Czy tak to będzie wyglądało? Słuchajcie, trzecia runda, ale pisze nam się tutaj historia, bo tak przeglądam... Mamy Żuwika. Mamy Żuwika. Przeglądam sobie rekordy Daro Lewa i jego wszystkie walki toczyły się w pierwszych rundach, ostatnim pojedynkiem. Tak, poza ostatnim oczywiście pojedynkiem, więc mamy tutaj... Bo Daro jest jak wino, im starszy, tym bardziej wytrawny, tym lepszy. I mamy znowu tutaj, się nam tutaj potykało. Napisaną nową historię, trzecia runda Daro Lewa. Ale zobaczcie, ile lat trzeba zbierać doświadczenie, żeby zrozumieć, że pojedynki nie muszą się kończyć w pierwszych odsłonach. Natan musi się naprawdę dużo nabiegać musi się za Darkiem. No tak, potężnie zmęczony Natan próbuje gdzieś tutaj presować, natomiast już nie ma siły, widzę te barki też mocno spompowane. Ależ Daro tutaj próbuje. Ależ ucieka ten Daro Lew, sprytny dzisiaj LWF. Co za spryt, co za gibkość. Darek się bawi w kolejnej minucie tego pojedynku. Tym lewym, co za czarodziej. Na pewno będziemy mieli jutro memy. Lasso tym razem! Ale to jest problem Natana, ponieważ on nie może go dogonić, kiedy go dogania, to Daro go uderza raz i ucieka dalej. Jeszcze uwaga, próba zejścia do jednej nogi. Czy będzie sprowadzenie? Ucieka pod siatkę Natan Marcoń. Wracamy do tej patowej sytuacji, którą już widzieliśmy w pierwszej i drugiej rundzie. Tylko że tym razem Daro lepiej w swoim narożniku, dzięki czemu jest bardziej groźny. I ma lepiej zapiętą pozycję w tym momencie, bo uchwyt za jedną nogę. Teraz przepiął za dwie nogi, ale czy uda się to sfinalizować? Dobrze poszerza ten wykrok, rozkrok Natan Marcoń. No myślę, że na pewno musi tą trzecią rundę zaznaczyć Natan Marcoń. W dwóch poprzednich wyglądało to dużo lepiej ze strony Daro Lewa i teraz mam wrażenie, że kolejny raz mu się uda obalić, ponieważ bardzo zmęczony jest Natan Marcoń. Ale Daro też jest zmęczony, gdzież ten doping może go teraz ponieść. Gdzież teraz wsadził głowę pomiędzy nogi. Nie ma jak wyjść! Natan w strachu! Czy go udusi w ten sposób? Ale próbuje, próbuje znaleźć głowę Natana. Teraz korpus Darka rozbija. I o to ci mówiłem! Odolał Daro Lew! On znalazł tą resztkę sił! On wykrzesał te ostatnie siły i obalił tym swoim charakterem, co dzisiaj pokazuje Daro Lew. Ja dzisiaj widzę zupełnie innego Daro Lewa, panowie. Daro Lew jest taktyczny. Daro Lew ma chłodną głowę. Drapieżnik, który wie, kiedy zapolować na swoją ofiarę. Na początek ją zmęczy, a potem wykańcza. Słuchajcie, ale jak się zabawił przed chwilą, jak te ciosy dochodziły, Natan zwariował. Myślę, że właśnie takie wprowadzenie z równowagi zadziałało. Tak, mamy dosiad. Czy Daro Lew skończy pierzastą gęś? Słuchajcie, mamy 17 sekund, panowie, do końca tego pojedynku. Dareczek idzie, ja myślę, że Daro idzie po swoje. 10 sekund, Natan Marcoń nie zrobi już nic w tym pojedynku. Jest wykończony, spróbuje podnieść pozycję. Ależ doping tutaj w arenie. Na stare lata tak Daro Lew postanowił poprawić swój rekord i naprawdę czekaliśmy, pełen dystans, ale ile tu było akcji, ile tu się działo. Roller coaster, mimo że to naprawdę czekaliśmy, pełen dystans, ale ile tu było akcji, ile tu się działo. Roller coaster, mimo że to właśnie jest typowo freakowa walka, to takie pojedynki chce się oglądać. Wielkie brawa za obu panów. Czekamy na galach freakowych, na te emocje, na zostawione serce w oktagonie. Ale kto by się spodziewał, że oni sobie podadzą rękę i ależ zadowolony Daro Lew, ależ tutaj ma teraz owację od publiki. No kupił sobie fanów tym pojedynkiem, myślę, że jeszcze z jakieś 200 000 spokojnie po tym pojedynku. Tak, ale 49 lat i przemyślał, jak to zrobić, że to nie ma co się rzucać na kura, przegrać w pierwszy ryb, to trzeba to spokojnie usiąść, przemyśleć i dzięki temu Daro Lew najprawdopodobniej będzie miał już 3 zwycięstwa swojej rozgrywki. Daro jest jaki jest, ale trzeba mu przyznać, chłop ma 49 lat i to, co zaprezentował dzisiaj, ten charakter, to wyjście z opresji, bo tam było dużo, naprawdę dużo ciężkich sytuacji. To szapowa, naprawdę. Świetnie to wygląda. Chcemy takich zawodników w organizacjach freakowych. Gratulacje, Daro. Zdecydowanie był dzisiaj groźny, chociaż momentami również udawał, że jako lew jest w strachu i uciekał, ale to było tylko po to, żeby sprowokować tę gęś, żeby weszła do tych klat. Słuchaj, jeżeli coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że nie jest głupie. Daro świetnie, jak już nie mógł wyjść z tej presji Natana, uciekał, gdzieś próbował naokoło chodzić. I sobie ugrał. Czołg, który czekał, żeby dobiec do rywala, ale było ciężko. Posłuchajmy oficjalnego werdyktu. Ten groźny pojedynek wygrał... Panie i panowie, po 3 pełnych rundach sędziowie byli jednogłośni. Przez jednogłośną decyzją sędziów wygrywa... Dariusz!